Cześć, jestem Ala, a to jest kanał Lubię Tworzyć. Jeszcze trochę i będziemy świętować Andrzejki. Jeszcze później będziemy witać Nowy Rok, kiedy często staramy się zapisywać swoje postanowienia albo też jakieś marzenia, pragnienia. Zwykle robimy to na jakichś kartkach, w notesach, a ja pokażę Wam, jak takie marzenia, postanowienia, a także wróżby zamknąć w postaci gwiazdek. Gwiazdek wykonanych z papieru. Także, kochani, zapraszam do obejrzenia mojego dzisiejszego tutorialu. Punktem wyjścia jest przygotowanie takiego paska papieru. Podałam Wam wymiary przed momentem. I słuchajcie, swoje marzenia, treści wróżb, czy też swoje postanowienia możemy na takim pasku zapisać. Albo też, tak jak zrobiłam to ja, to akurat są, tutaj to są treści i tekst wróżb, zapisać sobie w jakimś programie i wydrukować. Może do tego posłużyć zwykły dokument tekstowy. W każdym razie są dwie opcje. Albo sobie to zapisujemy na już wyciętym pasku, albo też sobie drukujemy i dopiero taki pasek wycinamy. Jeśli chcecie skorzystać z takiego gotowca, to możecie go pobrać z mojej strony. Link macie w opisie pod tym filmikiem. W każdym razie, jak działamy? Biorę sobie jeden z takich pasków. Załóżmy może ten ciemniejszy. I co należy zrobić? Mianowicie składamy go w taką kokardkę najpierw. Dalej przeplatamy, tak jakbyśmy chcieli zrobić sobie supeł. Widzicie? Włożyłam sobie tutaj. Chwytam. Przeciągam. Robimy to delikatnie, aby ten fragment papieru nam się nie porwał. Delikatnie, ostrożnie. O, proszę bardzo. Układamy sobie naszą kartkę w taki sposób, właściwie nasz pasek. Ten fragment, który wystaje, odginamy. Poprawiamy. I teraz, co robimy? Długi pasek układamy tak, tak aby wystawał zza tego boku. Zaginamy. I zobaczcie, on też się złożył znowu tutaj, na tę część. Odwracam. I znowu wystaje za tego boku, więc go składam. Odwracam. I znowu. Tak. Odwracam. Tak. Odwracam. I znowu tu wystaje. Teraz spójrzcie, pomiędzy tą częścią, a tutaj tą, utworzyła się kieszonka. O taka. I w tę kieszonkę należy wsunąć ten wystający fragment. Spójrzcie, jak ja to robię. Tutaj i oj, tu. Wsuwam, wsuwam, dociskam. Teraz zobaczcie, co trzeba z tą częścią zrobić. Mianowicie, chwytam sobie za tę część i za tę, mniej więcej na środku. I ściskamy tak mocno, aby powstały nam ramiona gwiazdy. Teraz tu. Ściskam. Jest. Odwracam tu
i dalej, znowu, mniej więcej na środku. Ściskam, odwracam i tak na każdym boku ściskam. I znowu, został mi ostatni bok. Voilà, gotowe. Bardzo prosty sposób. Powiem Wam, że to był właściwie tutorial, jest już na moim kanale. Jest to bardzo stary tutorial, powstał na początku istnienia mojego kanału, czyli 10 lat temu. Niemniej zachęcam Was do stworzenia takich gwiazdeczek, bo naprawdę wyglądają wspaniale. Moja dzisiejsza propozycja dotyczyła zamknięcia własnych marzeń, pragnień, czy też wróżb w postaci właśnie takich gwiazdek, ale oczywiście te gwiazdki można wykorzystać też do tworzenia innych projektów. Część z nich znajdziecie na lubietworzyć.pl, a jeszcze jeden bardzo fajny projekt z użyciem takich gwiazdek na pewno pojawi się tej zimy, a właściwie w okresie przedświątecznym, także zachęcam do tego, żebyście śledzili moje tutoriale. Te gwiazdeczki możemy, słuchajcie, umieścić sobie w takim zwykłym, najzwyklejszym słoiku, ten słoiczek możecie ozdobić, zamknąć go, no i jeżeli chcecie użyć tych gwiazdeczek podczas na przykład Andrzejek, to możecie właśnie je swoim kolegom, koleżankom czy bliskim podarować. Taką gwiazdkę wówczas należy rozłożyć. A nasze marzenia, pragnienia, postanowienia noworoczne zamykamy sobie w słoiku i w Sylwestra następnego roku możemy sprawdzić, czy rzeczywiście te postanowienia udało nam się zrealizować. Niemniej zachęcam Was właśnie do przetestowania takiej formy. Jest bardzo fajna, gwiazdeczki też tworzy się bardzo, bardzo szybko. Jak zresztą mieliście okazję zobaczyć. Jeśli ten tutorial Wam się spodobał, będzie mi miło, jeśli klikniecie kciuka w górę, jeśli też zasubskrybujecie mój kanał. A tak jak powiedziałam wcześniej, zapraszam Was też do zajrzenia na lubietworzyć.pl, na mój kanał. Tam też jest dużo fajnych pomysłów, inspiracji. A teraz już się z Wami żegnam, ściskam Was bardzo gorąco i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa!